za takim jednym sportowcem, który zdobywa złote medale czy kolejne tytuły, kolejne rekordy, stoi cała grupa ludzi. Nigdy w życiu nie występuje taki element jak zrobienie coś samemu. Pomimo tego, że ja jestem reprezentantem sportu indywidualnego, to najważniejsze w tym wszystkim jest zgrany team i team, który się dogaduje, który wspiera. Moją największą trudnością w karierze sportowej był okres, kiedy doznałam kontuzji. Było to przed samymi igrzyskami i w tamtym momencie dostałam wsparcie i pomoc od trenerów z naszej kadry narodowej, od trenera klubowego, od moich przyjaciół i rodziny, co mi w tamtym okresie bardzo pomogło. Często przychodzą kryzysy, często jesteśmy gdzieś przybici sytuacją, która gdzieś nas dosięga i nie zawsze jesteśmy sobie w stanie poradzić z tym sami. Dlatego tak bardzo ważny w tym wszystkim jest chociażby trener czy fizjoterapeuta. Bardzo podobnie jest właśnie w pomaganiu. Dużo fajniej, dużo lepiej pomaga się właśnie w drużynie, z przyjaciółmi, z rodziną. I wydaje mi się, że właśnie o to chodzi w pomaganiu, żeby robić to razem. W tym roku mamy takie fajne trio. Razem z Olą Mirosław i Karoliną Pęk przygotowujemy paczkę dla rodziny pani Marii. Pani Maria ma dwójkę dzieci. Jedno dziecko ma spektrum autyzmu. Do tej pory, do września tego roku, wiedli trudne, ale szczęśliwe życie. Natomiast we wrześniu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, gdzie jedyny żywiciel rodziny, mąż pani Marii, niestety zmarł. Zderzyli się z czymś, co tak naprawdę spadło na nich nagle. W tym momencie pani Maria bez pracy, bez żadnej pomocy, no nie jest w stanie przeżyć. Nie wyobrażam sobie, jak ci ludzie mogą sobie sami poradzić. Brakuje podstawowych środków takich codziennych. Ich kluczowymi potrzebami są żywność trwała, środki czystości i materiały szkolne. Natomiast szczególnym życzeniem córki pani Marii jest pluszowy jednorożec. Historia rodziny pani Marii to jest jedna z wielu. Jest to bardzo trudny czas dla wszystkich potrzebujących rodzin. My, sportowcy, łączymy się w jedną drużynę i pomagamy takim rodzinom. Okres szlachetnej paczki jest to naprawdę wspaniały czas, chociażby dlatego, że rzut młotem, tenis stołowy i wspinaczka mogą się spotkać. Możemy razem z dziewczynami stworzyć jedną drużynę. W tym momencie stajemy do zawodów, ale nie jest to rywalizacja, a jednoczymy siły, aby właśnie wspólnie pomóc. Możecie wziąć kolegów, koleżanki, znajomych, rodziców, dzieci i pokazać, jak się pomaga, uczyć się tego razem, świetnie się przy tym bawiąc. Wierzę w to, że Polacy, zwłaszcza Polacy, potrafią pomagać i w tych trudnych sytuacjach, co pokazaliśmy przez ostatnie edycje. Jest to sytuacja win-win. Idziemy, robimy zakupy, robimy szlachetną paczkę. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, wchodzimy na www.szlachetnapaczka.pl. Tam macie dodatkowe opcje. Nie wiem, jesteście za granicą, nie macie czasu, jesteście chorzy. Zawsze możecie pomóc, chociażby drobną wpłatą. Dobroty wynik zielenia. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i pomóż tym, którzy tego najbardziej potrzebują.